te nasze szkoły podstawowe leżące wokół Wielunia, które pozwolę sobie wymienić, czyli szkoła podstawowa w Sieńcu, w Rudzie, w Niedzielsku, w Kurowie, w Gaszynie i szkoła podstawowa w Masłowicach, to są takie współczesne orle gniazda, które pragniemy, aby zostały zdobyte. Zdobyte przez uczniów, zdobyte przez rodziców. Chcemy się z tym zaprezentować szerszej społeczności całej gminy Wieluń i wyjść z naszą ofertą poza gminę Wieluń. Nasze dzieci są tutaj przede wszystkim bezpieczne. My się o nie nie boimy i mamy nadzieję, że naprawdę uda się, że wszystko będzie dobrze, że nadal szkoła będzie istniała, no bo to jest dla naszych dzieci jedyne, tak naprawdę na tej wiosce to jest jedyna jakaś taka radość. Nauczycieli znamy od zawsze, także z chęcią przyprowadzamy nasze dzieci tutaj do szkoły. My przypominamy sobie swoje dzieciństwo. Jestem mamą bliźniaków, Łukasza i Artura i ja właściwie jestem spoza terenu i bardzo jestem zadowolona, że miałam możliwość przyprowadzać tutaj dzieci do szkoły. Szkoła nie jest miejscem, gdzie mamy wypracować jakieś zyski. To jest miejsce, gdzie mamy wpoić uczniom podstawowe zasady dobrego wychowania, kultury, no i oczywiście wiedzy, na którą w tej chwili niestety, ale niewiele osób, że tak powiem, patrzy. W tej szkole zauważamy każde dziecko, a każde dziecko to diament. Trzeba ten diamencik oszlifować. Zdążę tu zauważyć u każdego jakiś talent, a każde to przychodzące dziecko ma talent. Nasza szkoła oferuje uczniom naukę języka angielskiego, naukę języka niemieckiego. Pragniemy uruchomić w przyszłym roku grupę dzieci uczących się języka włoskiego. Także oferujemy obiady w naszej szkole oraz szereg innych zajęć, które pomogą wzmocnić kreatywność uczniów.